W okresie PRL-u znany był proceder przyznawania się niektórych Ślązaków nagminnie do pochodzenia niemieckiego. Bo to dawało im szansę na wyjazd do RFN-u i lepsze życie w Niemczech. Natomiast 100 lat temu, tuż po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, emocjonalnie związani z odrodzoną Polską Ślązacy nie chcieli być u Niemców. W informacjach z kraju i Europy niedawno mówiło się sporo o wydarzeniach sprzed 100 lat. Wówczas to na Górze Świętej Anny toczyły się krwawe walki o wolność Ślązaków oraz majątki Niemców. Tobie Polsko to hasło z powstańczego sztandaru powstańców śląskich. Ostatnia bitwa o Górę Świętej Anny zakończyła się zwycięstwem Niemców. A wszystko zaczęło się od ogłoszenia tych wyników plebiscytu. Na niekorzystny wynik dla Polski głosowania w plebiscycie miał wpływ błąd rządu polskiego. Bo to propozycją Polski było dopuszczenie do głosowania również Niemców emigrantów. 30 grudnia 1920 roku międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa na Górnym Śląsku postanowiła, że uprawnionymi do głosowania zostaną osoby, które 1 stycznia 2021 roku miały ukończony 20 rok życia. I były cztery warunki. Urodziły się i mieszkają w obrębie obszaru plebiscytowego, była to kategoria A. Urodziły się w obrębie obszaru plebiscytowego, ale już tam nie mieszkają, to tak zwana kategoria emigrantów. Nie urodziły się w obrębie obszaru plebiscytowego, ale osiedliły się tam przed 1 stycznia 1904 roku, kategoria C. I czwarty warunek. Przed rokiem 1920 zostały przez władze niemieckie wysiedlone z obszaru plebiscytowego, kategoria D. Była wówczas dość bezpardonowa agitacja z jednej i drugiej strony. Podnosiły się emocje, napięcia społeczne. W konsekwencji walki były brutalne, a traktowanie jeńców bezlitosne. Należy tu podkreślić, że sam plebiscyt nie miał znaczenia rozstrzygającego, tylko opiniujące. Oczywistym było, że Niemcy po I wojnie światowej chcieli utrzymać swoje majątki, fabryki, huty, kopalnie. Wiadomo, że niemieccy pracodawcy mieli wiele możliwości utrudniania polskim Ślązakom udziału w plebiscycie. Natomiast Ślązacy niemieccy ułatwienia, nawet pomoc rządu. Dotyczyło to również tych emigrantów z bezspornych terenów II Rzeszy. Stąd było tyle emocji. Sto lat temu, tuż po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, niedługo po ogłoszeniu dla Polski niekorzystnego wyniku plebiscytu marcowego w sprawie podziału Górnego Śląska, dzisiejsza opolszczyzna tam należała, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wypuchło trzecie powstanie śląskie. Było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności na tym obszarze. Na czele powstania stał Wojciech Korfanty, działacz chrześcijańskiej demokracji. Ślązacy nie chcieli być u Niemców obywatelami drugiej kategorii. Walki trwały 2 miesiące, a najbardziej zacięte boje toczono o Górę Świętej Anny. To miejsce największych walk oddziałów powstańczych z nacjonalistycznymi formacjami ochotników, tak zwaną samoobroną górnośląską i paramilitarnym batalionem Freikorpusu Oberland z Bawarii. Sądzę, że łącznie po stronie Niemców walczyło około 30 tysięcy obrońców, w tym kilkuset oficerów, około 20 tysięcy żołnierzy, a reszta to okoliczni niemieccy ochotnicy. Natomiast powstańcy byli wspierani przez ochotników, oficerów i kadetów Wojska Polskiego. Wojsko Polskie było mocno wyczerpane niedawną zwycięską wojną z bolszewikami. Trwało ustalanie granic polsko-radzieckich. Na początku, kiedy Niemcy jeszcze nie ruszyli z kontrofensywą, powstańców było nawet 60 do 65 tysięcy. Oddziały niemieckie na skutek nacisków alianckich, a zwłaszcza życzliwych Polsce Francuzów, zostały zmuszone do zaniechania dalszej ofensywy. Po ustaniu walk Rada Ambasadorów, głównie za sprawą Francji, zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska.
W Polsce znalazły się m.in. Katowice, Świętochłowice, Królewska Huta, dzisiejszy Chorzów, Rybnik, Tarnowskie Góry i Pszczyna. Góra Świętej Anny nadal pozostała w granicach Niemiec. Później na skraju przepaści tego starego kamieniołomu na Górze Świętej Anny Niemcy wybudowali mauzoleum ku czci rzekomo 50 bohaterów poległych w walce z powstańcami. Widać było tu wpływy już propagandy nazistowskiej. Według niektórych publikacji w trzecim powstaniu zginęło około 1200 do 2000 Polaków, natomiast Niemców około 500. Jak mówił historyk, doktor habilitowany Maciej Fitz, należy mieć świadomość, że trzy powstania śląskie, podzielone plebiscytem górnośląskim, odegrały bardzo ważną rolę dla terenu II Rzeczypospolitej Polskiej i odrodzonego państwa polskiego, które powstało przed 100 laty. Myślę, że w części niemieckich mieszkańców Opolszczyzny powstańcy byli to ci źli. Wówczas nazywano ich nawet bandytami i komunistami. Nałożyło się na to kilka powodów. Pogarda Niemców do Ślązaków i ich zniewolenie. Także to, że sprawę zaangażowane były również rządy. Rząd Niemiec, który był mocno zraniony po przegranej I wojnie światowej oraz szczęśliwej Polski, która niedawno odzyskała niepodległość. Ubiegały się one o uzyskanie prawa do wybudowanych przez Niemców fabryk, kopalń, terenów przemysłowych ówczesnego Górnego Śląska. Obrońcy niemieccy zapewne także byli finansowani przez właścicieli tych spornych zakładów przemysłowych. Mieli lepszą organizację i uzbrojenie. Byli bardziej zdyscyplinowani. Gdyby nie wojska koalicyjne i później ustalenia w Jałcie, ustalenia po przegranej przez Niemcy kolejnej, II wojnie światowej, to dzisiaj granice Polski i Niemiec byłyby inne. Bez wątpienia ofiary były po obu stronach. Dopiero po II wojnie światowej w miejscu niemieckiego mauzoleum wybudowano na Górze Świętej Anny w 1955 roku pomnik czynu powstańczego. Pomnik autorstwa Ksawerego Tunikowskiego ma upamiętniać ofiary powstania. Oby nigdy więcej nikt nie musiał ginąć za wolność czy czyjeś majątki. Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Niemcy byli tam jednym z sześciu państw zachodnioeuropejskich, które tworzyły proces integracji polityczno-gospodarczej i społecznej. W 1958 roku stworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która stanowiła podwaliny powstania 1 listopada 1993 roku i działającej do dziś Unii Europejskiej. Unii, która jest związkiem gospodarczo-politycznym 27 demokratycznych państw europejskich. Od 1 maja 2004 roku wśród tych państw jest także Polska. Teraz już mam nadzieję, że nie będzie podziału państw, narodu, tylko będą wspólne sprawy, wspólne działania. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia.